Tak wygląda jedna z najnowocześniejszych pracowni szkolnych w Polsce. W Zespole Szkół Ogólnokształcących imienia Jana Pawła II w Pawłowicach wiedzę z tak wymagających kierunków jak elektronika i elektrotechnika uczniowie zdobywają, korzystając z najnowocześniejszych urządzeń dydaktycznych. Co więcej, w naszej kadrze mamy dwóch panów doktorów, którzy również pracują na Politechnice, mają doświadczenie akademickie, a obecnie dzielą się swoją wiedzą i bardzo dużym doświadczeniem z naszymi uczniami. Jednym z nich jest doktor inżynier Roman Pilosz, były prodziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, który nie kryje podziwu dla jakości sprzętu, jaki znajduje się na wyposażeniu szkolnej pracowni. Bez nowoczesnego sprzętu elektrycznego nie ma cokolwiek, nie ma szans na zrobienie czegoś dobrego, tym bardziej, że technika i postęp w elektronice, w elektrotechnice idzie do przodu i jeżeli mamy uczyć, to nie będziemy uczyli historii elektrotechniki, tylko po prostu na najnowszym sprzęcie i dlatego bardzo cenimy sobie, że tutaj, akurat w tej pracowni, mamy coraz więcej nowych urządzeń. Cieszę się, że szkoła ma takiego bogatego sponsora. A w roli sponsora już od lat doskonale sprawdza się Jastrzębska Spółka Węglowa, a ostatnio powołana przez nią Fundacja JSW, która zakup przez szkołę sprzętu wartości 54 tysięcy złotych wsparła kwotą ponad 48 tysięcy. Z nowoczesnej pracowni dydaktycznej korzystają uczniowie klas patronackich JSW. Kształcimy kadry w branży elektrycznej, energetycznej dla kopalni Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kierunek cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i z pewnością ma dużą przyszłość. Większość uczniów zdobywających praktyczne umiejętności w nowoczesnej pracowni dydaktycznej swoją przyszłość wiąże z pracą w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Chciałbym zostać górnikiem, górnik elektryk dokładnie. Wyciągnął mnie ten zawód, też pracownia bardzo ładnie uposażona, no i spodobało mi się to i pociągło mnie. Sprzęt dla pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach to jeden ze 180 projektów, jakie w ubiegłym roku wsparła Fundacja JSW.